Witam z tej strony Szwajcar. Widzimy tutaj wykres DAXA godzinowy. Czyli od razu zaznaczę, że to jest DAX. Wykres godzinowy, czyli H1. Nagrywamy w temacie DAX Overbalance Challenge, edycja pierwsza w roku 2019. Gdzie po wykonaniu. Określonego, określonej transakcji otrzymuje się Chi 18-letniego. Chciałbym tu powiedzieć, że ja zamykałem pozycję po luce weekendowej, tej spadkowej od razu na otwarciu rynku i ponowiłem pozycję. Początkowo otwierałem tutaj pozycję na krawędzi overbalansu przy cenie. 11 792 około. Natomiast jak pisałem na grupie traderów, zamykałem tą pozycję od razu po luce weekendowej, czyli tej spadkowej. Przy cenach około 11400. Pozycja była wielkości 10 lotów. Czyli, jak łatwo policzyć, dała około 16 800 zł. zysku. Ponowiłem pozycję na krawędzi, czyli tutaj pozycja Short przy cenie 11 780 i aktualnie po aktualnym kursie. Ta pozycja zarabia lekko ponad 110 pipsów. Cały overbalance, przypominam jest w wielkości 530 punktów. I jeśli dojdzie, to ta pozycja zarobi około 23500. Nie wykluczam, że będę zamykał właśnie w tej strefie 11400 jeśli bardzo szybko cena spadnie. Ostatnio na Dow Jonesie w okresie maj-czerwiec były takie sytuacje, że zagrywałem nawet 3 razy overbalance, w ten sposób, że nie zamykałem na nowym low lub nowym high, tylko po przebyciu około 2 trzecich poziomu overbalansu lub 3 lub 4 piątych, w tym zakresie. Tu chodzi o to, że obawiamy się cofnięcia i lepiej skasować właśnie zysk, jak w tym przypadku te prawie 17 tysięcy i teraz plus 100 pipsów, czyli mamy 4,5 tysiąca na plusie, na tej pozycji shortowej a ryzyko jest zawsze 1 trzecia w W tym przypadku 11 950. Czyli nawet jeśli zaliczę stop loss to nie pochłonie mi więcej niż połowy tych zysków. Dalszy przebieg tego co dzieje się w DAX Challenge Overbalance edycja pierwsza zawsze aktualnie na grupie traderów w moich komentarzach Aktualnie cały czas trzymam tego DAXa na short i właśnie w poziomach właśnie nie wykluczam, że przy zejściu na 11,550 będę coś robił z tą pozycją. Jednak jeśli cena będzie powoli schodzić, to będę trzymał tą pozycję aż do nowego low, aby zrealizować pełny overbounce. Wiem też, że u niektórych uczestników którzy biorą udział w DAX Challenge edycja pierwsza cena nie doszła tutaj dokładnie do przydziału 11780 a 11800 tylko zabrakło kilku punktów u tego brokera doszło do 11780,32 pozycje mi aktywowało właśnie po 11780 i od razu cena zawróciła. Także jest bardzo wysokie respektowanie overbalansu aktualnie na dax -ie. I jak sobie przybliżymy wykres, tu mamy DAXa na wykresie 5 to widzimy, że nawet w tym ruchu wzrostowym w górę. Overbalans był 3 razy bardzo dokładnie respektowany. Czyli klasycznie. W tym miejscu możemy zauważyć, że mamy tutaj największą korektę w tym ruchu wzrostowym. I odkładając od kolejnych wierzchołków, tutaj mamy wejście na krawędzi, pozycja long, wejście na tej proficie, na nowych szczytach. Znów odkładając od wierzchołka, tutaj mamy wejście w pozycję long, lub tutaj. Czyli pozycja long, wyjście na wierzchołkach. Czyli take profit. Od tych wierzchołków odkładając ten overbalance, wejście w longa także daje take profit. Dopiero za czwartym razem odłożenie overbalansu, czyli wejście w long, nie daje wyjścia na nowy, nowy szczyt. Cena zawraca. Także overbalans cały czas skuteczny. Rynek DAXA jest bardzo techniczny, korekcyjny. Mamy tu pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Overbalans. Dopiero właśnie za tym czwartym razem. Wejście wąga. w rezultacie kończy się stop lossem na jednej trzeciej. Overbalansu. A wszystkie poprzednie dają zyski. Jeśli chodzi o zasięg tych wzrostowych overbalans, to wynosi on około 82 punktów. Także zaokrąglimy do 80. 3 razy 80 daje 240. 240 na plusie, bo zawsze pełne overbalansy. A ta 1 trzecia overbalans, czyli 1 trzecia z tych 80, to zaokrąglimy do 30 punktów. Czyli łatwo policzyć 210 punktów na plusie na samych tych wzrostowych overbalansach. I przypominam, że tutaj mamy krawędź górną dużego verbalansu na 530 punktów, czyli cały czas w shortach jesteśmy. Kolejne nagranie, aktualizacja, jeśli cena zejdzie poniżej 11,550, poniżej właśnie tych cen, do okolic 11,400, tam podejmę decyzję, czy będę zamykał tego shorta i znów ponawiał, lub jeśli cena wyjdzie ponad 11800, czyli krawędź overbalansu. Dziękuję, pozdrawiam, życzę zysków.